Stało się. Temperatury spadły poniżej zera. Dzisiaj pierwsza jazda na lekkim mrozie, więc idealna okazja, żeby poruszyć temat najprostszych złotych zasad tego, jak się ubierać na rower w okresie, w którym jest zimno. A zimno to jest koło zera i lekko poniżej zera, ponieważ temperatury typu 5 czy 10 stopni to jest normalna pogoda, normalna temperatura do jazdy i to nie trzeba żadnej filozofii. Zacznijmy od tego, że zasady gry się zmieniają trochę w zależności od tego, na jakim rowerze jeździcie, bo temperatury koło zera, jeżeli jeździcie na MTB albo na gravelu, albo na przełaju na przykład, to jeszcze nie jest jakiś hardcore i tak naprawdę wystarczą dobre, wełniane skarpety, tudzież jakieś lekkie pokrowce na buty i nie trzeba żadnej filozofii. Natomiast na szosie temperatury już koło zera i lekko poniżej zera, to temperatury, gdzie pojawia nam się duży problem i już trzeba walczyć z trochę grubszymi pokrowcami. Dzisiaj skupimy się na takim wariancie właśnie leśnym, czyli na jeździe właśnie na gravelu, na MTB-ku albo na przełajówce. Chociaż przełajówka też trochę zmienia zasady gry, bo tam jest jeszcze więcej biegania, więc w ogóle w przypadku przełajówki, jak rok temu chodziliśmy na ustawki przełajowe, to w ogóle koło zera i poniżej zera żadnych pokrowców na buty, tylko po prostu dobre skarpety. Tak jak dzisiaj, jest w tej chwili 0 stopni, zaraz będzie pewnie 1 stopień, po prostu wełniana skarpa. Bontrogera zresztą, mówiłem o kiedyś, że testuję, no o tym będą wrażenia, a może coś się dzisiaj o tym wspomni. I najprostsza rzecz na świecie, czyli chokecovery. Najmniejsza, najbardziej minimalistyczna forma pokrowca na buty, czyli osłonki na same przody butów. Fajne, ponieważ szybko się je zakłada. W żaden sposób nie przeszkadzają na przykład do wiązania buta i tym podobnych elementów. A już zapewniają Wam ochronę przed wiatrem, który mógłby Wam wiać na przody butów, czyli najważniejsza część. Fajne, ponieważ z jednej strony chronią buty przed brudem. One są z neoprenu, więc potem łatwo je po prostu wytrzepać i wytrzeć, a buty pozostają czyste. Chronią przed wiatrem, a przede wszystkim w razie czego da się w nich spokojnie chodzić. No teraz mamy do przejścia klatkę schodową i nie ma ryzyka, że się gdzieś w tym wyłożę. To są akurat towcovery z Raso. One są pod buty szosowe i warto to wziąć pod uwagę, ponieważ nie będą pasować do każdych butów MTB. W przypadku XC5 jest ok, da się wpiąć, natomiast już jest leciutko, nachodzi nam pokrowiec na bloki, więc jakbym miał troszeczkę bardziej wysunięte do tyłu bloki, to już byłby problem, jeżeli chodzi o wspinanie się, więc warto przy tego typu produktach też patrzeć na to, do jakiego typu roweru je dobieracie. Ale bardzo prosty i tani patent na to, jak się w tego typu temperaturach osłonić, jeżeli jeździcie na przykład w lesie, czyli nie ma aż tak dużych prędkości, bo jeżeli byście jeździli teraz na szosie i pojechali na przykład na 80 km jadąc 30 na godzinę, to już ten rejon, czyli między butem a nogawką spodni, to będzie rejon, który będzie bardzo mocno narażony na przewianie. Kolejny ważny element to nakrycie głowy. Nie lubię czapek. Jeżeli naprawdę nie jest bardzo, bardzo zimno, to staram się unikać czapek z tego prostego względu, że jak dobra czapka by nie była, jaka by nie była cienka, czy jaka by nie była gruba, jakie by nie miała membrany, to i tak bardzo szybko się w czapce poce i nie czuję komfortu. Dlatego na rower staram się stosować takie opaski, które są po prostu ciepłe. Osłaniają czoło, skronie, osłaniają uszy, a przede wszystkim pozwalają jako taką wymianę cieplną u góry. Jeżdżę w kasku Aero, który nie ma bardzo dobrej wentylacji u góry, w związku z czym ten wicher we włosach nie jest jakiś taki specjalnie przeszkadzający, więc do takich zastosowań przy trochę niższych prędkościach ogólnie rzecz biorąc polecam właśnie opaski, ponieważ chronią Wam to, co powinny chronić, a przy tym wszystkim mimo wszystko jakąś tam wymianę cieplną umożliwiają. Kolejny ważny element to buff. Ogólnie rzecz biorąc wiecie, że w dzisiejszych czasach w ogóle buff jest bardzo ważnym elementem życia i stroju. Tudzież wszystko, co służy do zasłaniania twarzy. Od jakiegoś czasu bardzo mocno się przyzwyczaiłem do buffów z Merino. Z kilku względów są dla mnie miłe, jeżeli chodzi o dotyk, a przy tym wszystkim mają bardzo fajną cechę, czyli nie robi się w nich zimno, kiedy zmokną. A jest to ważne, ponieważ jest to element, którym oddychamy, więc bardzo szybko łapie on wilgoć i zwłaszcza na mrozie ma tendencję do tego, żeby nas chłodzić. Buffy z Merino trochę dłużej są po prostu miłe w dotyku, jeżeli oddychamy na nie ciepłym powietrzem, to nawet jak są mokre, to nie jest w nich zimno, da się je kupić już wcale za nieduże pieniądze. To są w ogóle buffy, o które mnóstwo osób pytało, to są buffy, które
sprowadzają i sprzedają chłopaki ze sklepu Dobre Rowery. I to jest tak jakby ich marka, Echo się nazywa, więc jeżeli chcecie je znaleźć, to możecie u nich znaleźć. Fajne jest to, że nie są bardzo drogie, fajne jest to, że faktycznie jest to 100% merino ponoć. Natomiast minus dla kogoś może być taki, że one są dość luźne, czyli jeżeli lubicie takie bufy jak na przykład robi buf, które są bardzo rozciągliwe, ale i bardzo obcisłe, to tutaj jest zupełnie inaczej. One są dość luźne, więc nie każdemu będą pewnie pasowały, ale mi to odpowiada, ponieważ można sobie je naciągnąć na twarz, a kiedy damy je niżej, to w żaden sposób nas nie uciskają i przez to też się trochę łatwiej oddycha. Jak widać zresztą na załączonym obrazku. One po prostu są luźne. No to jesteśmy na tle ulubionej kawy Polaków. Czekamy na Michała. Jedziemy sobie na rundkę do lasu. No i właśnie, jeżeli chodzi o taką jazdę w lesie, to jest łatwiej, jeżeli chodzi o ciuchy, zwłaszcza jeżeli chodzi o górę. Ja ogólnie rzecz biorąc w zimie stosuję na rowerze dwie kurtki za dwa rodzaje kurtek. Jedna to jest po prostu softshell. To jest kurtka, którą używam na takie bardziej dynamiczne trasy i na temperatury powiedzmy do minus 5 stopni. W zależności też od tego, czy jadę na szosę, czy jadę na MTB, to zmieniam to, co ubieram pod spód. Dzisiaj będzie bardziej gravel, więc pod spodem mam tylko potówkę. To jest kurtka Raso, zwykły softshell z Raso. Jeżeli temperatury spadają faktycznie poniżej 5 stopni albo jadę poniżej zera na szosę, to od zeszłego roku stosuję mój najfajniejszy chyba patent i odkrycie, czyli kurtki z Primaloftem Endure Pro SL Primaloft, czyli kurtkę rowerową z ociepleniem, która jest idealna, jeżeli jedziecie w taki sposób typowo zimowy, czyli bez interwałów, bez jakichś intensywnych przyspieszeń, tylko właśnie dłuższa jazda w spokojnym tempie. Tamten Primaloft, to ogrzewanie kurtki naprawdę robi robotę i sprawia, że nie trzeba się tak bardzo martwić o to, co ubieracie pod spód. Bo ja generalnie rzecz biorąc nie lubię na rower zimą ubierać zbyt wielu warstw, chociaż wiem, że dla wielu to jest jedna z najświętszych zasad. Przyjechali na ulubioną kawę Polaków znowu. Kurde, ale tu prawdziwi przełajowcy. Jest i Shrek, jest klasyka przełaju. To jest technologia. Wąska oponka, kurde. Klasyk. Jedziemy. Jedziemy. Ale wyście tutaj widzę, że ubrani dobrze zimowo. Ja tu właśnie tłukę materiał od... Mają, już mnie zdążył stapać. A nawet nie ma, nie jest mokro. Nie, no jest błotnik, jest pełen pokrowiec na buta. Michał, to jest przygotowany jednak. No. Nie wiadomo, gdzie my pojedziemy. No, nigdy nie wiesz, jak to z Ryśkiem, nie? Mówi, że 40 km na gravelu, a potem jedziesz 6 godzin, nie? Widziałem właśnie tak. Tak to bywa. Jedziemy. Jo, a jeszcze korekta ciśnienia. Te 5 stopni, a ciepło. Jakby cieplej dzisiaj było, nie? No, to jest. Michał w stroju płetwonurka, to mógłbyś nurkować w Sharm el Sheikh. Tak. Jest, dokładnie. Jest pierwszy problem techniczny. Pan Michał urwał przerzutkę. Nie no, prawie. No bez przesady. Bez przesady. A tu jest siła przełaju. Zapomniałem, jakie ty masz przełożenia. 4,39. To jest prawdziwe, chociaż ma tam 30 z tyłu chociaż. Nasz drogi Bartek odkrywa uroki przełajowych napędów dzisiaj. Biedny chłopak jest, ale przynajmniej poćwiczy bieganie. Ale będzie spał? Oh yeah! No i szybka zmiana okoliczności. Nie będę wam wciskał kitu, że dzisiaj dalej jest ten sam dzień. Okulary inne, też pogoda ta sama. Tak nas poniósł entuzjazm, jeżeli chodzi o jazdę, że nie zdążyłem dokończyć tego filmu w ociuchach. Więc sobie go dzisiaj na spokojnie sfinalizujemy.
okazja jest dobra, bo dzisiaj taka spokojna rundka zapoznawcza. Jak widzicie, Romet Aspre 2 się testuje właśnie. Wrażenia z jego testu znajdziecie oczywiście szczegółowo na dobrerowery.pl. Tutaj sobie pozwolimy tylko na jakieś takie małe wspomnienie. Ale cóż, wracając do ciuchów. Często się mnie pytacie na taką pogodę, ile ja warstw ubieram. Od jakiegoś czasu mam tak, że staram się tak dobierać ciuchy, żeby znaleźć ich jak najmniej, żeby nie mieć na sobie bardzo dużo warstw, ponieważ jak ubieram dużo warstw, to się to kończy tak, że wszystko jest strasznie obcisłe, a tym samym trochę krępuje mi ruch. W związku z czym od pewnego czasu staram się tak polować, żeby na różne warunki pogodowe zebrać sobie kilka takich zestawów, jeżeli chodzi o kurtkę plus coś pod spód, żeby mieć maksimum komfortu bez kombinowania zbyt dużą ilością warstw. To jest taka dobra ogólnie rada, że ubieranie się na cebulkę jest fajne, tylko żeby nie przesadzić, jeżeli chodzi o ciasnotę tych wszystkich rzeczy, bo spowodujecie to, że znowu będą problemy z przepływem krwi, będzie ograniczona możliwość ruchów i tym samym będzie Wam też zimno. I ten element jest zwłaszcza bardzo ważny w kontekście takich elementów odzieży jak skarpetki i rękawiczki. Jeżeli ubierzecie na przykład dwie pary skarpet, a za wszelką cenę wciskając je do butów, to efekt też będzie przeciwskuteczny, ponieważ ograniczycie sobie możliwość dobrego krążenia i tym samym będzie Wam za zimno, więc do pewnego etapu kombinowanie z grubymi skarpetkami jest fajne, natomiast na pewnym etapie to już nie pomoże i trzeba po prostu pomyśleć o ocieplaczach, o pokrowcach na buty. Tak samo rękawiczki. Rękawiczki, które będą za małe albo które będą po prostu ciasne, też będą powodowały ten efekt, że będzie problem z krążeniem i będzie Wam w efekcie po prostu zimno. Więc pamiętajcie, żeby te ciuchy zimowe, rękawiczki, na przykład skarpetki, zawsze dawały Wam trochę swobody ruchu, bo jeżeli to będzie zbyt ciasne, to będzie Wam po prostu zimno i niewygodnie. A jeśli chodzi o uwagi związane z Rometem Aspre 2, to z tego planu widzicie moim zdaniem drugą, nową, najfajniejszą rzecz w tym rowerze, poza pojawieniem się sztywnych osi, czyli nową kierownicę. Romet postawił kierownicę z leciutką flarą i powiem Wam, że paradoks, ponieważ to jest rower za 4699 zł, a ma moim zdaniem chyba najwygodniejszą kierownicę gravelową, na jakiej jeździłem przez ostatnie długie miesiące. To a propos tego, co ostatnio mówiłem Wam o Luku, że mi totalnie nie spasowała w nim kierownica, to jest dla mnie idealna kierownica gravelowa. 420 mm, leciutka flara, mega wygodnie się na tym jeździ. Jest tak nisko, jak bym chciał na dolnym chwycie, a przy tym wszystkim górny chwyt nie za szeroki, aerodynamiczny, nie czujemy, że nas to po prostu spowalnia. Fajnie, czyli widać, można wsadzić do roweru za niewielkie pieniądze kierownicę, która też pewnie nie kosztowała majątku, a jest po prostu przemyślana i jest fajna. Piękny dzień dzisiaj, piękna pogoda znowu. Troszkę chłodno, ale o to chodzi o tej porze roku, że ciepło raczej nie będzie. Grunt, żeby było sucho, żeby nie wiało, żeby było słońce. Siłą rzeczy też tych tematów związanych z odzieżą będzie trochę więcej. Przetestujemy sobie nowości, które do mnie idą. Opowiem Wam trochę o takich moich żelaznych zestawach, jeżeli chodzi o odzież jesienną, którą najbardziej sobie cenię. No i trochę pierdół, trochę akcesoriów. Będzie się na szczęście działo, więc najbliższe tygodnie jesteśmy raczej ustawieni, jeżeli chodzi o ilość nowych, ciekawych tematów i bardzo mnie to cieszy. Oczywiście zachęcam Was do zadawania pytań, jeżeli jakieś macie w kontekście dzisiaj poruszonych wątków. No i cóż, widzimy się przy okazji kolejnych filmów. Pamiętajcie, że też na Dobre Rowery czasami coś się pojawia takiego bardziej związanego z trochę rowerowym ABC, czyli takimi troszeczkę prostszymi tematami, może trochę bardziej do początkujących, ale czasami trafią się tam takie wątki, których myślę, że nigdzie indziej jeszcze nie ma, jak chociażby właśnie Romet Aspre 2, którego to test będzie chyba pierwszym w polskim rowerowym internecie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!